Przed polską gospodarką czas ogromnych wyzwań. Epidemia koronawirusa zagroziła nie tylko naszemu zdrowiu. Uderzyła również w podstawy naszej gospodarki, w przedsiębiorców i pracowników. Osoby, które zapłaciły składki za marzec, chociaż były uprawnione do zwolnienia, będą mogły żądać zwrotu pieniędzy. Taką możliwość daje im tarcza 2.0, czyli obowiązująca od soboty 18 kwietnia ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa. W takiej sytuacji znaleźli się na przykład samozatrudnieni, którzy nie byli w stanie ustalić, jaki przychód uzyskali za marzec i z ostrożności zapłacili należności do ZUS, a także osoby, które opłaciły składki za 2 miesiące z góry, luty i marzec, lub po prostu nie były świadome wykuwających się w pośpiechu regulacji. W konsekwencji płatnik, który złożył do ZUS wniosek o zwolnienie ze składek, a jednocześnie uregulował należności za marzec, ma dwie opcje. Może nie podejmować żadnych działań, a wtedy organ rentowy z urzędu zaliczy nadpłatę na poczet przyszłych składek. Jeżeli jednak chce zwrotu pieniędzy, powinien złożyć w ZUS wniosek o zwrot nadpłaty, tłumaczy Katarzyna Przyborowska, radca prawny z kancelarii Leach Artis. A ty wolałbyś zapewnić sobie spokój w następnych miesiącach, czy może pobrałbyś nadwyżkę teraz? Napisz koniecznie o tym w komentarzu i zobacz wyświetlany teraz film, a dowiesz się, że nawet polityków ZUS oszukuje.